Wyciąć kość i będą mi wymieniać biodra, po prostu będą mi wstawiać takie, jak to się mówi, z poliuretanu czy coś takiego. No wiem, wstawkę. Będą mi całe biodra. Jutro ci to będą robić? No nie słyszałeś? Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest bardzo fajny dzień dla mnie, dlatego że wracam na moje jazdy, nauki jazdy, prawa jazdy. Będę zdawać prawa jazdy niedługo. Mam to w planie. No, dużo osób naprawdę zadawało mi to pytanie, kiedy w końcu wrócę na prawo jazdy. To nawet mi zadawali to pytanie cały czas. Wszyscy się martwią o mnie, ale powiem wam tak, naprawdę ta borelioza, którą mam, powoduje, że często mam różne takie stany depresyjne, leżę, źle się czuję, mam drgawki w ciele, prawda? Tak, i przez dłuższy czas naprawdę ja się bardzo źle czułam i nie wyobrażałam sobie nawet wsiąść do samochodu. To była jakaś w ogóle abstrakcja, żebym ciężko mi było jechać jako pasażer, bo było mi niedobrze, a co dopiero jako kierowca. No i ostatnio jakiś cud się stał, że tak dobrze się czuję od dłuższego czasu. Możliwe to, że to za sprawą diety, albo nie wiem. Wysypiania się. No wszystko może się na to składać. Dzisiaj również sam o 6 rano zmontowałam dla was vloga, którego pewnie oglądaliście przed tym vlogiem. I teraz jest godzina, która? 9? Coś takiego, no. Zrobiłam tak. Sobie kawkę, piję szybko i jadę na naukę prawa jazdy. Fajnie? Fajnie, super. Mam, daję sobie tak, nie wiem, może z 3 tygodnie, miesiąc, półtora miesiąca i będę podchodzić do egzaminu. Kupuję samochód za miesiąc i będzie fajnie. Muszę, po prostu motywuje mnie to, że nie mam czym dziecka wozić i to mnie wkurza. Ja nie jestem w stanie jeździć z nią Uberami, bez fotelika, więc muszę mieć samochód. Zabieram was ze sobą, będzie fajnie, zobaczycie. Jadę na jazdy Uberem, ale tak żałuję, że nie mogę jechać samochodem, który stoi u nas w garażu. Moja mama poleciała wczoraj na Sri Lankę i zostawiła nam po prostu swój samochód. My nie mamy jeszcze samochodów, ale to po prostu wynika z tego, że coś innego co innego teraz inwestujemy i musimy po prostu chwilę zaczekać na kupno samochodu. Ale, tak jak powiedziałam, za miesiąc ja kupuję swój samochód, a zaraz po mnie Luka. Ale fajnie. Kiedy to pewnie takim samochodzikiem jeździłaś? No, już dawno takim nie jeździłam. Weź ty z tą kamerą. Też wzięła. Jeszcze nie zdążyła kurtki zdjąć już kamerę. Takie życie youtubera. I patrzymy sobie, lewe lusterko. Mam. Troszeczkę boku samochodu, dużo przestrzeni za, tak? Tak. Dobrze ustawione jest. Bo ona była pozdobnej postawy, co tak. Ty? Prawe lusterko. Jakie no właśnie. To lusterko? Gdzie oni jeździli? Płot widzę. A to nie, to dobrze jest to lusterko? A widzisz bok samochodu? No widzę, tylko tego u góry nie widzę, a to jest nie znam. To nie, to jest moje. A nie, no to dobrze, widzę jeden bok i drugi bok. Co Boże, zaczynamy po tylu latach przerwy od cofania. Ja cię. No, czyli poczekaj, dobra. Bo teraz gdzie mam cofać? Do tyłu. Centralnie do tego niebieskiego, do tyłu cofamy, no. Instynkty włącz samozachowawcze i będziesz wiedziała, gdzie masz. Tak jak schodzeniem, nie? Patrzysz tam, gdzie jedziesz. Dobra. Jeszcze sobie tam cofamy. Uczę się teraz, jak podjechać do McDrive'a. To jest bardzo ważne, bo kogoś może to zaskoczyć na przykład, jeżeli zda prawo jazdy, a nigdy nie jechał, prawda? A ja już po prostu przed zdaniem prawa jazdy będę wiedziała, jak to zrobić. O, trzeba dobrze wycelować. Czekam. Dobre. Dziękuję pięknie. Dobrze. Dobra, jedziemy. I teraz tutaj chyba tak. Spoko wyjazd ma. Aha. Dobrze. Jak? Rewelacja. Tak. Po takiej przerwie pełen sukces. Super, czyli szybko ogarniemy, tak? Będę mogła jeździć zaraz. Miesiąc? Tak? Zrobimy to? Zrobimy? No zrobimy. To ja się ciebie pytam, ty jesteś znawcą. No ja się pytam, czy podejmujesz rękę? Ja podejmuję, ja jestem zwarta i gotowa. To odmierzamy czasem. Dobrze, czyli co, wyłączam tutaj? Tak. Jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolona i nie podejrzewałam, że tak dobrze będę czuła się na drodze. Naprawdę. Wiem, że zdam szybko. Tak naprawdę chciałabym już sama wrócić do domu. Tak mi się dobrze jechało, no ale oczywiście nie mogę jeszcze. Wrzucę wam link w opisie, to jest szkoła to tu. Jeżeli będziecie chcieli się zapisać właśnie tutaj w Warszawie na kurs prawa jazdy. Wiele influencerów, youtuberów, tiktokerów kończyło właśnie prawo jazdy. Kończyło prawo jazdy, to tak ukończyło uniwersytet. Zdało po prostu kurs prawa jazdy z tą szkołą, także ja się bardzo cieszę, że ponownie tutaj wróciłam. Daję sobie miesiąc czasu, maksymalnie półtora i
i będę zasuwać po drodze. Wróciłam właśnie do domu, musiałam się przebrać, ponieważ jakiś bardzo miły pan jechał tak szybko, ja stałam na chodniku, że całą ochlapał mnie kałużą. Pada, jest bardzo brzydka pogoda, dlatego musiałam się od razu szybko przebrać. Słuchajcie, robię sobie właśnie kawę, jestem trochę śpiąca przez tą pogodę. I jak wiecie, ja ostatnio podjęłam współpracę z marką GBS i powiem wam, że odkąd nie jem słodyczy, a nie jem od jakiegoś czasu, to dla mnie ta kawa to jest taki słodycz. Wyczekuję codziennie, aż będę mogła się jej napić, bo te kawy są smakowe i przyszedł mi teraz nowy smak, kokosanka. To jest właśnie ten nowy smak i ja zamówiłam sobie kawę Angelo, czyli ta kawa rozpuszczalna normalna, bo tutaj mam też Angel's Touch i to jest kawa, w której jest 5 razy więcej kofeiny i to jest właśnie kawa dla Luki i również właśnie mam ją o smaku kokosanki. To, co teraz mi przyszło z tymi kokosankami, to orzechy laskowe oblane, słuchajcie, czekoladą mleczną, mleczną z karmelem oraz białą. I to jest po prostu bardzo fajna przekąska do kawy, jak pijemy kawę. To są takie kulki, ale też zamówiłam sobie takie batony. To jest baton orzechowo-karmelowy z dodatkiem kofeiny. I ten baton oblany jest mleczną czekoladą z chrupiąco-orzechowo-karmelowym środkiem. I taki baton, słuchajcie, zawiera 20 mg kofeiny. I on się idealnie sprawdzi po prostu jako takie doładowanie kofeiny w ciągu dnia. A dwa takie batony są odpowiednie jednej filiżance kawy. Na stronie są kawy smakowe, są bezsmakowe i do tych smakowych najlepiej dodać mleko i cukier, wtedy ten smak jest taki przenoszony, po prostu jest bardziej wyczuwalny, natomiast ja dodaję tylko mleko, ponieważ ogólnie na co dzień nie słodzę i dla mnie ten smak też jest po prostu rewelacyjny, także robię sobie właśnie tą kokosankę. Po ostatnim razie, kiedy pokazywałam wam kawy, było bardzo dużo zamówień i naprawdę wiele z was pisało w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, że bardzo wam te kawy smakowały, z czego się sama nie dziwię, bo ja nigdy kaw nie piłam, natomiast teraz piję codziennie. Wstaję wcześniej rano i potrzebuję takiego kopniaka w późniejszym dniu, w późniejszej części dnia. Wiele z was również napisało, że nie zdążyliście zamówić z tym dużym kodem kaw, dlatego mam dla was niespodziankę. Ponownie ten kod będzie dostępny, przedłużamy go na waszą prośbę, czyli z kodem ANDZIAKS25 macie minus 25% na kawy. Zostawiam wam link w opisie, tam jest po prostu tak duży wybór kaw smakowych, niesmakowych, rozpuszczalnych. No tak naprawdę jest wszystko, także zajrzyjcie do opisu i tam możecie przepaść na tej stronie. Byłam przed chwilą w Rossmanie, zrobiłam zakupy, jakieś tam maseczki, ręcznik papierowy i jadę właśnie do Twinkle. Muszę to zawieźć, muszę podpisać tam jakieś dokumenty, też wziąć świeczki. No, także mam trochę dzisiaj pracy. Nie, gdzie ja pojechałam? Na dół? Do garażu. Jeszcze nie mam samochodu, jeszcze chwila. Czasem mam dużo zapytań o ten kożuszek. On jest, słuchajcie, z Oceans Apart. Czasami mam kot, także musicie polować na ten kot i wtedy naprawdę się bardzo fajnie opłaca go zamówić. Przyjechałam, już część dekoracji jest spakowane, natomiast dziadek jeszcze stoi. Jeszcze jest trochę świątecznie. Zobaczcie, ile jest tutaj rzeczy. Teraz, no ten zapach chyba tak króluje, bo się zbliżają walentynki. Ja sobie pobrałam różne dyfuzory, In Love też wzięłam, świeczki, zapas wosków. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. To są wszystkie zestawy też na walentynki, ale chyba nie ma jeszcze tego zapachu, co? Jeszcze nie przyjechał In Love. Ale będzie przed walentynkami, także na pewno będziecie mogli przychodzić. Będą cztery różne zapachy na prezent. Hello, hello, papito. Hello. Musisz... Ale mnie wszystko boli. Po treningu? No hej. Hej. Musisz mi te paczki wziąć, bo tu mam paczki i te torby, bo u mnie wiesz, nie dźwigała. To co, mam wszystko załatwione, nie? Wydaje mi się, że tak, wszystko ci dałam. List. Będę teraz też, na... czy co? Wszystko ci dałam, list, prezenty. Tak. I podpisałaś, więc to najważniejsze. Ja ci pokażę właśnie, jak się parkuje samochód, żebyś uczysz się jazdy, to ci pokażę, bo zaparkowałam idealnie. Uczysz się jazdy? O. Uczę, zapisałam się na lekcję. Zola właśnie wymyśliła taki pomysł, że pewnego dnia mogę przyjść, spędzić tutaj cały dzień, sprzedawać z Zolą i będę podpisywać świeczki. Bo przed chwilą była pewna pani i właśnie zażyczyła sobie taką usługę podpisu, więc... Dajcie znać, czy chcecie coś takiego. Ja to powiedziałam dla Zoli, bo chciałam mieć wolną chatę po prostu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A co to, że ładnie zaparkowałeś, czy co? No. A co nie? Wcale nieładnie. Nie? Ale nie potrafisz, czy co?
nie potrafię równolegle. Nie potrafisz? Nie, prosto, hej, równolegle. A ja właśnie potrafię. Potrafię. Zaparkowałabym, ale nie mogę wsiąść teraz do samochodu, bo nie mam prawa jazdy. No nie mogę. Kiedyś ci pokażę. Przyjechaliśmy do Sushi Zushi, bardzo tutaj lubimy jedzenie. Dużo zamawialiśmy, ale ostatnio jakoś mniej. Wiesz, że ja tu jestem drugi raz? No w sensie jem. Akurat zaczęliśmy zamawiać, jak zaczęła się pandemia. Tak. I było długo zamknięte. Max, jadłem ze 100 razy Sushi Zushi, a jestem tutaj drugi raz a w lokalu. Fajnie kiedyś było przy barze, bo były łódki. No wiem, opowiadałaś sushi. Mi właśnie, tak. I normalnie nie trzeba było nawet nic zamawiać, tylko się siadało i wybierało sobie z łódki. Zamówiłam ceviche, bardzo dobre, to ostatnio robiłam, się było przepyszne. Dzięki. Ale właśnie dlatego też miałam ochotę. I zamówiłam sobie rolkę z ośmiornicą i z czarnym ryżem. A ty co? Ja mam klasycznie sushi. Tutaj mam, co ja mam? Ja zapomniałem nawet, mam sashimi w rolce, o tutaj, tak, sashimi w rolce, a tutaj rainbow. O, to jest pyszne, bo jest, zobacz, z ostrą papryczką. Ja nie lubię tego, wiesz o tym. Jakkolwiek nie powiesz, jakie to dobre, to ja tego nie lubię. Zaparkowaliśmy właśnie pod Hermesem, ponieważ dzisiaj idziemy na kolację z Sylwią na 19. Już was nie zabiorę pewnie ze sobą, bo bym chciała zmontować tego vloga i wrzucić. Nie, wrzucić, chyba wrzucę jutro. No nieważne, w każdym razie bardzo nam ostatnio Sylwia pomogła i w podziękowaniu chciałam jej coś kupić i myślę nad brązoletką. Fajnie, no. Brązoletką. Masz jakiś pomysł, w sensie jaki kolor? Myślę, coś? Że taka jak ta, tylko w srebrze, bo ona nie lubi takich tak, złotych. Tak. Też nie wiem do końca, czy to jest jej styl, czy jej się to będzie nie, podobało, no, ale... No, ale trochę ta jest podobna, nie? No zobacz, pasuje do niej. Powiedzmy. No właśnie, tylko że ale... męski kolor, ale no. Inną. Ale jesteśmy meczi. Dobra, idę i zobaczę. Tu też. O, małżeństwo. O. Nie, jeszcze nie. A! Widziałeś? Drzwi odstrzeliły. Dobrze, że nie było samochodu obok. Ale wiatr. Ale byłby przypał. Mama Piotr, by... załóż sweter, bo wiatr. Zobacz, jak wieje, jak ten. No. Mama by mnie okrzyczała. Dawaj, Angeliczko. Udało się, mam. Kupiłam taką srebrno-białą i już chcę widzieć Luki minę. Boję się go, bo po prostu trwało to tyle czasu. Zabijesz mnie? No mało czasu mamy. Czy ty wiesz, że ja stałam pół godziny na mrozie, a później w środku obsługa, nie będę komentować. Let's go! Obsługa naprawdę bez komentarza. Wszystko takie powolne i były tylko dwie osoby na tyle ludzi, kolejka, w środku każdy jakby miał czas, jakbym tam mogła cały dzień posiedzieć, wiesz o co chodzi, ale mam. Jako w końcu? Srebrno-białą. Jak o. Byłam w ciąży, to mi taką kupiłeś w Rzymie, pamiętasz? No, uważaj, bo aparat spadnie. Teraz mam akurat taką, beżową. A Sylwii wziąłam właśnie srebrną z białym. Pokażę wam śmieszne danie. Co to za mina? Dziadzio, zobacz, jabłuszka ci przyniósł. Ojajaj, jakie pysz! Ja już jestem chudzina. Chudzinko ty! A co to taki tłuszczyk? No weź! A co to taki tłuszczyk? Co ty? Fecik! Wystań! A gdzie ten fecik? Tak? Ja ci dam tłuszczyk. A szale bolu sobie. Ty masz tłuszczyk. Mam. Wystań! Idź. Stary patek twojki. Dalej twój numer. Wystrachałeś się? Nie, bo znam ten numer. Nieprawda, widziałam po minie. Jak byłam mała, to tak robiłam, pamiętasz? No jak? Nie mówiła ci o tym mama? No co, ja coś tam mi się obiło uszy, no jak jutro powiedziesz? No mam po prostu jedno biodro niżej. No masz, mam, jak no. Biodro, to mi się obsuwa w dół. No i co ty tam mnie tu będziesz robić? No jadę, ponieważ oni muszą mi po prostu jakby wyciąć kość i będą mi wymieniać biodro, po prostu będą mi wstawiać takie, jak to się mówi, z poliuretanu czy coś takiego. No wiem, wstawkę. I będą mi całe biodro. Jutro ci to będą robić? No nie słyszałeś? Nie, ja myślałem, że ty jedziesz do Łodzi do fryzjera czy gdzieś. No coś ty. Całe biodro będą mi wymieniać. Podobno za dużo mleka piłam i mi jakaś kość. Głupia! Tyle masz lat, a się dajesz na... Biodro! Ciemniaro jedna!
Luka, Wojtek mówi, po co jutro jedziesz do Łodzi? Ja mówię, no biodro wymienić. A on, Jezu, jak to? Serio? Co myślisz, że od tak mi biodro wymienia? Nie, bo gadasz do mnie głupoty jakieś. I się nagrała to wszystko. Jaki przyjęty. A ja mówię, nie słyszałeś, że mam problem z biodrem? I jeszcze ściemnia, no coś słyszałem. O, ty już gotowa jesteś, tak? Nie możesz się zdecydować, którą torebkę? Nie, nie, patrz, ona tobie daje jedną. Jeju, tak, to tak. Jest moja, a to twoje. O, tak, pięknie. Co masz spakowane? Pampersy? Najpotrzebniejsze rzeczy wszystkie. Pampersy, smoczek. Wow! I tak ono, zawieś. Tutaj, choć mama ci założy. Pięknie. Jak ci się podobamy? Super, jak flanelowe koszule. Jak twins, zobacz. No. Podobne buty z kożuszkiem, takie karmelkowe. No. Pokaż spodnie z ekoskórki i koszule takie. Bardzo ładnie wyglądacie, naprawdę. Tak? Mhm. Jak się szczyczy. Podoba mi się. Jedziemy. Ubieram. Nie jak mama z córką, nie? Co jest? Nie jak mama z córką, jak siostrzyczki. Dobrze, kończymy. Mam nadzieję, że dzisiaj miło z nami spędziliście czas. Jedziemy już do restauracji. Nie chcę już zabierać, bo tam jest w ogóle ciemno. Tak, tam, tak. Gdzie jedziemy, to jest tam, gdzie byliśmy na Wigilię z Twinkle. To możecie coś kojarzyć. No. Jutro jadę na włosy, jutro też nagrywam vloga. Biodro jadę wymienić.